cisza i spokój. Niektórzy chcą, żeby tak zostało, dlatego festiwalowi Metal Doctrine, który ma się odbyć w lipcu na Kopcu Wyzwolenia, mówią stanowcze nie. Podpisy pod listem poparcia w tej sprawie zbiera m.in. Grzegorz Zorychta, radny Rady Miasta Piekary Śląskiej i pełnomocnik protestujących, który podkreśla, że takie rzeczy w tym miejscu odbywać się nie powinny. Narodziło się to oddolnie. Do mnie przyszli mieszkańcy Piekar, by na sesji zapytać się, czy to będzie miało miejsce, bo miało to nie być już kontynuowane, w zeszłym roku to było. Tu na tym miejscu wzywano Belzebuba, szatana. Są nagrania na YouTubie, że można to odtworzyć i zobaczyć, jak to wyglądało. Na ten rok jest przewidziany zespół KAT, który jest prekursorem praktycznie całego satanizmu w Polsce, można to tak nazwać. Czyli zaczyna się nam to rozwijać w bardzo nieciekawy sposób. Swój niepokój zaistniałą sytuacją wyrazili także księża z piekarskich parafii. W liście otwartym skierowanym do prezydent Piekar Śląskich piszą: z niepokojem przyjęliśmy wiadomość o planowanym po raz drugi dnia 28 lipca koncercie, podczas którego wystąpią zespoły prezentujące postawę antychrześcijańską, czy wręcz związaną wprost z kultem demonicznym. Księża z piekarskich parafii podkreślają, że nie występują przeciwko żadnemu gatunkowi muzycznemu i dodają, że zdaniem mieszkańców również inne koncerty rozrywkowe organizowane w tym miejscu godzą w pomnik pamięci. Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, do której kierowany jest list, tłumaczy, że do tej pory nikt z zainteresowanych nie znalazł chwili, by z władzami miasta na temat imprezy porozmawiać, i dodaje: ja nie wydawałam zgody, bo prośba o takową nie wpłynęła. Widzę, że protest zatacza szersze kręgi, bo teraz już nie chodzi tylko o koncert metalowy, ale też wszelkie imprezy o charakterze rozrywkowym, czyli pikniki rodzinne, militarne, festiwal disco polo. Jest to smutne. Uważam, że jest to początek brudnej kampanii wyborczej. Ja w tym nie mam zamiaru brać udziału. Organizatorzy protestu społecznego przeciwko propagowaniu przez władze Piekar Śląskich postaw i wartości antychrześcijańskich zarzut polityczności odpierają. Podpisy nie są zbierane ani pod jakimś referendum, czyli żeby obalenie władzy czy coś. Nie jest to żadne polityczne zaangażowanie. To jest forma nacisku i protestu na władze miasta, żeby władze miasta po prostu odstąpiły od tego zamysłu. Zamieszania całą sprawą nie rozumieją organizatorzy festiwalu. Przyznają, że pisemnej zgody na organizację imprezy nie mają, bo wszystko załatwiane było ustnie. Zespół KATR koncertował w innych miastach, które są gdzieś tam powiązane z kultem maryjnym. Wiemy, że KAT koncertował w Częstochowie, Gostyniu, Kaliszu, więc jesteśmy zaskoczeni tą reakcją, tym bardziej, że w zeszłym roku udowodniliśmy, że nie następują żadne akty wandalizmu, satanizmu czy czegokolwiek, co mogłoby obrazić uczucia religijne mieszkańców Piekar. Pierwsza edycja festiwalu nie spotkała się z takim jak teraz sprzeciwem. Organizatorzy mają coraz mniej czasu na organizację festiwalu, a tym bardziej przekonanie niezadowolonych mieszkańców Piekar Śląskich.